Witam serdecznie, drogie raczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, jakież energie karty przygotowały dla Was na ten tydzień. Bardzo ładne energie mają do tej pory znaki. Nie są złe, bardzo fajne. Może być tak, że będzie się psuło, bo na przykład panna, tranzyty dla panny, tranzyt, przepraszam, dla, nie wiem jak dla lwa, ale na przykład tak jak patrzyłam dla siebie, ja jestem panienką, więc tak naprawdę niekoniecznie dla mnie, moi drodzy, te tranzyty przez ten miesiąc czerwiec dla mnie, jako dla mnie osobiście. Dobrze, zobaczymy, lecimy, co dla naszych raczków. Raczki coś dostrzegły. Raczki sięgają po swoje marzenia lub patrzycie z radością, z dumą, z przyszłością, z jakimś zadowoleniem na kogoś z bliskich, tak? Chodzi o kogoś młodszego, to jest młoda energia, słuchajcie, i takie zadowolenie, że coś dostrzegacie. Myślę, że troszeczkę będzie walki na polu, oj, troszeczkę będzie walki u raka. Co to się dzieje? Zobaczmy tu jeszcze kartę, energię. Energię, bo rak walczy. Ale jest, słuchajcie, mamy gwiazdę. Dobra, czyli osiągniecie to, na czym Wam, moi drodzy, zależy, ale jest także środek tygodnia, raki, słuchajcie, walczą. Raki walczą, bo tutaj tak jest dostrzeżenie czegoś, to tak jakby, lub, ale jest i radość, tak, zadowolenie lub pokierowanie młodych energii, czyli nie wiem, czy są to dzieci dorastające, czy no, ale młodsze, tak, młodsze energie przy Was, które są, czy to Wy po prostu idziecie, to Wy ogniskujecie swoją energię w tym tygodniu, ale jest taka walka pozbycie się depresyjności, właśnie taka walka, zawalczenie o siebie, stworzenie sobie dobrego, Igorku, ciszej trochę, stworzenie sobie takiego, słuchajcie, dobrego podłoża pod swoje życie, czy nie wiem, czy chodzi o byt, bo tutaj mamy siódemkę denarów, czyli tak naprawdę dobre wiadomości idące do Was. Ja Ci później nie napełnię tego, przepraszam najmocniej, nie napełnię Ci tego basenu więcej, zapamiętaj sobie, kawalerze. Więc tutaj, przepraszam, drogie raczki, mamy tutaj, ale jest też taki, tak jakby dostrzegłam, zobaczyłam coś, tak, dostrzegłam coś, co tak naprawdę do tej pory było przede mną zakryte i myślę, że początek tygodnia uaktywni w Was tak naprawdę, nie wiem, czy energię, czy siłę, czy jakieś uniwersum życia, czy coś, co jest zakryte w Waszym życiu, czy w życiu społecznym, czy w życiu prywatnym, czy w życiu takim zawodowym, ale coś odkryjecie, tak? I to tak jakby stwierdzicie, że może być to marzeniem, chociaż niekoniecznie. I jest takie obudzenie, środek tygodnia to jest bardzo duże, powiem tak, czy będziecie kogoś podnosić na duchu z rodziny, czy myślę, że będzie to młodszy członek rodziny, bo jest takie podnoszenie na duchu, nawet bym wręcz powiedziała, że jest walka o młodszego członka z rodziny, bo tutaj jest takie, mamy świeżutko energię. Jeżeli to Wy jesteście na przykład młodymi osóbkami, no to tak jak najbardziej, ale jest walka o siebie, taka walka wewnętrzna, takie skierowanie się do wewnątrz, nie na zewnątrz, a powinniście, bo to jest Wasz miesiąc, słuchajcie, Wasz miesiąc urodzeniowy, więc być może jest jakieś czyszczenie, musi nastąpić jakiś katarzis do wewnątrz, żeby coś się oczyściło, żebyście mogły dalej pięknie działać. Później jest bardzo ładna walka i jest zasianie czegoś dobrego, czyli dobre podłoże, czyli to, o co zawalczycie w tym tygodniu, będzie miało podłoże tak naprawdę na przyszłość. Na koniec dołożyłam Wam kartę, wyszła karta gwiazdy, czyli tak naprawdę, co byście nie zrobiły w tym tygodniu, o co byście nie powalczyły, czy jakbyście, może być, że będziecie, poryzygnujecie z czegoś, tak, czy będziecie chciały zrezygnować, czy będziecie chciały zakończyć jakąś walkę. Powiem tak, decyzje, jakie podejmiecie przy tej szamotaninie, bo to jest taka szamotanina myśli, tak, to jest taka gonitwa myśli, gonitwa być może coś fizycznego nawet, tak, by takie walczenie z wiatrakami by się wydawać mogło, lub walka taka, która jest nie do przeskoczenia, ona przyniesie Wam spełnienie, ponieważ karta gwiazdy mówi, że macie opiekę sił wyższych, czyli co by się nie wydarzyło, to tak naprawdę spadniecie na cztery łapy jak ten kot i uda Wam się pokonać i wyjdziecie z tego obronną ręką. Mało tego, macie później siódemeczkę denarów, czyli takie bardzo dobre podłoże na przyszłość, tak, czyli coś tam sobie dla siebie wywalczycie. Ale moi drodzy, uwaga, bo tutaj się w zdrówku pokazuje, słuchajcie,
wiecie, cały czas jest tak bardzo dużo mieczy, że pokazują mi się kości. Pokazują mi się kości i uważamy w zdrówku na kości, może nie tyle na zranienia, ale na kości, na jakieś urazy, czy skręcenia, czy zbicia, tak, ale uważamy na to, kurczę, jakie meszki. Z tego względu, że za dużo mieczy, a jak miecze, no to mamy kręgosłup, tak, no i cały kościec ludzki, więc tutaj tak bym to powiedziała. Ale bardzo ładnie się tutaj kończy Wam tydzień, wchodzicie z nową energią, piękno z opieką sił wyższych, tak naprawdę z tą gwiazdeczką. Uwielbiam tą kartę z tego względu, że co by się nie zadziało w tygodniu, tak co by się nie zadziało, to energia jest przy Was, tak, czyli to, co dobre, to, co takie bardzo wartościowe, to tak jakbyście oczywiście miały rację i to, co jest takie wartościowe, to, co jest płynne, to, co jest potrzebne Wam tak naprawdę, czy ta energetyka, nawet do tej walki, bo tutaj może być, że tu są lekarze, tu jest walka o zdrowie, o byt, o zdrowie dzieci Wasze, ale jest tutaj jakaś walka, tak, tutaj jest otwarcie, dostrzeżenie nowego problemu i zawalczenie o niego i później ta gwiazda przychodzi, czyli u Was nie ma jakichś wzlotów finansowych olbrzymich w tym tygodniu, bym powiedziała, nie ma jakichś podpisywania, od tego bym się wstrzymała tutaj. Mało tego, myślę, że dostrzeżecie jakieś niuanse związane czy z bankowością, czy ogólnie z finansami, które pozwolą Wam się zogniskować do tego, żeby bardziej chyba albo oszczędzać, lub po prostu zmienić tryb postępowania odnośnie tych zasobów, które w tej chwili posiadacie, moi drodzy. Także tak to widzę. Dobrze mi się strasznie czyta na dworze. Ojojoj, bardzo fajnie, ale uważamy. Kończymy gwiazdko, także energię macie fajne, ale jest taka energia takiego, nie wiem, czy czyszczenia siebie wewnątrz i wyjścia na zewnątrz, czy będzie to ze środowiskiem, z otoczeniem, czy będzie to... Kojarzy mi się tutaj środowisko lekarskie, ale może być też, to może mogą być urzędy, mogą być tu wszelakie, no wszystko, co tylko, bo tutaj jest, ale walka jest nie o siebie, walka jest o dziecko, walka jest o młodszego partnera, partnerkę, chociaż być może w niektórych przypadkach jest walka o siebie, także ja mimo, że mam ileś tam lat, ale duszą jestem młoda, taki ja chcę po prostu to wykorzystać, bo to jest dla mnie ważne, a jest ku temu właśnie w tej chwili czas. Pozdrawiam kochani serdecznie, zapraszam do kolejnego czytania. Buziaczki, hej pa!